Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie na łonie natury, na ziemi śląskiej, a ściślej rzecz biorąc w Rybniku. No nie mam ze sobą dzisiaj kawy, ponieważ jestem w pięknej scenerii przyrody. Tu na Śląsku bardzo intensywnie spędzaliśmy czas i za chwilę o tym opowiem. Dziękuję Państwu za to, że jesteśmy, że dajemy sobie tyle nadziei, otuchy, radości, za wszystko, co sobie nawzajem zrobiliśmy. Ja Państwu dziękuję za maile, za wpłaty na stowarzyszenie, za wpisy, za wszelkiego rodzaju dobre słowa, wsparcie, otuchę. Proszę Państwa, to jest nasze jubileuszowe spotkanie, to już 6 lat. 6 lat mija od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pierwsze pogadanki. Pamiętacie, na początku to było miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego, czy potem oczami jasnowidza, różnie to było. Były różne wstawki, były takie... 6 lat jestem z Państwem i to jest czas bezcenny. To jest czas, który nigdy nie przeminie i zawsze będziemy mogli wrócić do jakiejś tam pogadanki. Dzisiaj Wam zagra Lucjan. To taka naprawdę wspaniała, jubileuszowa pogadanka. Proszę Państwa, siedzimy tutaj już ponad tydzień na Śląsku. Oczywiście byliśmy też na poszukiwaniach. Byliśmy w sanatorium miłości. Wiecie Państwo, gdzie to kręcą. Ajajaj. No więc chodziliśmy po Ustroniu, szukaliśmy zaginionego człowieka. Proszę Państwa, to nie jest takie proste, nie jest łatwe, jeżeli ktoś mówi żegnam się, papa, idzie zrobić ze sobą coś i wchodzi w góry. Konia z rzędem temu, kto znajdzie. Myśmy bardzo dużo zrobili. Oczywiście pro bono, nie braliśmy za to pieniędzy. Także dziękujemy też tym, którzy pomagali nam szukać, za wsparcie, za bardzo smaczny obiad, który zawsze dostaliśmy. Ale to oni są poszkodowani, to im należy się to wsparcie, nie nam. Proszę Państwa, także 2 dni intensywne było tutaj, kiedy przyjmowałem ludzi w zakątku. Dziękuję 2 siostrom, które prowadzą ten zakątek. To takie miłe, urokliwe miejsce, tak ładnie się nazywa. No i dzięki zorganizowaniu przez sympatyczne zresztą ludzi dla mnie, miałem też spotkanie, posprzedawałem trochę książek. Bardzo intensywny był to czas i na pewno nie był to czas stracony, bo każdy czas nie jest stracony, tak? Kiedy kogoś się pytają, co pan robi, mówi, że nudzę się. A dlaczego się pan nudzi? No bo nudzę się z tego, że się nudzę, bo nie umiem się nudzić, kiedy się nie nudzę. To kiedyś było takie, jakieś takie powiedzenie, albo co pan będzie robił, jak już pan pójdzie na emeryturę? Będę myślał, czego nie zrobiłem, nie będąc na emeryturze. Ale to było dobre. Proszę Państwa, w tym czasie, kiedy tutaj byłem, no zrobiliśmy też parę kontaktów, kiedy ludzie przyszli rozmawiać ze swoimi zmarłymi. Ja przecież cały czas przyjmuję, pracuję. Jeżeli ktoś potrzebuje tego kontaktu, trudno powiedzieć, że go nie będzie. I był taki kontakt pani, która straciła męża i mąż opowiadał różne rzeczy, ale także zaczął mówić o psach. Nie o jednym psie, tylko o psach. I powiedział, że tu jest dużo psów różnych i że zielone psy widział. I ta pani wykrzyknęła ojej, więc zapytałem się, co się stało. Otóż ten pan w ogóle, to, że kochał psy, to jedno, ale dużo czytał o psach. Nie miał hodowli psów, ale bardzo oglądał rasowe psy, chodził na wystawy i mówił, nie dasz, ciekawe, co by było, gdyby zielone psy biegały. I tu raptem opowiada, że widzi się zielone psy. To, proszę Państwa, niesamowite. Tak znowu mówię, takie trywialne, takie, no takie, ale niesamowite. Potem, proszę Państwa, był taki kontakt. Oczywiście nic się nie da z tym zrobić. Po 7 latach zgłosili się do mnie ludzie, gdzie zmarł człowiek. Oto to znaleziony, martwy. Nie będę mówił gdzie i jak, żeby nie powiązać tych sytuacji. Po 7 latach ten człowiek przeze mnie powiedział, co się stało, kto mu to zrobił, jak oni wyglądają.
I wiecie Państwo, wszystko się zgadzało, ponieważ podejrzenia szły w tym kierunku, a ci, którzy przyszli, znają tych ludzi, którzy mogli to zrobić. To było niesamowite, tak? Natomiast nie da się nic z tym zrobić. Po 7 latach kto komu co może udowodnić. Ale to pokazuje, że ten kontakt jest możliwy i że poprzez ten kontakt można wiele rzeczy dowiedzieć się. Była też pani, która rozmawiała ze swoją córką. Córka zmarła. No, trzeba powiedzieć, na jakąś tam chorobę, już nieistotne jaką. I mówiła dużo o włosach, w ogóle o włosach. Okazało się, że była za życia fryzjerką. To też niesamowite, tak opowiadała, że tu włosy są takie piękne, tak się układają, tak ładnie, że ona dotyka te włosy, jakie są puszyste. A jej matka powiedziała, ona była fryzjerką. Bardzo dziękuję też pani, która nas potem, kiedy przyszła do mnie też na kontakt, zaprosiła nas wszystkich na kawę, na ciasto. Bardzo pozdrawiam tą panią, zostawiłem u niej kapelusz. Nie wiem, czy będę mógł go jeszcze odebrać, ale może niech wisi, może dobrą energię przez ten kapelusz zostawię. Bardzo miła, sympatyczna pani, u której jeszcze spędziliśmy trochę czasu. W ogóle w Rybniku są ludzie bardzo sympatyczni, mili, czy na Śląsku, tak? Poczuliśmy tą taką dobrą, fantastyczną energię. Proszę Państwa, i powtarzam cały czas, Bóg jest ponad wszelką głupotę, szczepmy się miłością, kochajmy się nawzajem, tak? Róbmy sobie dobrze, nie walczmy ze sobą, nie kłóćmy się o majątki, bo to wszystko w oczach Boga i w oczach tego innego świata jest niczym. Wyjdźmy na dwór, wyjdźmy do tej przyrody. No, trochę słoneczko nam zaszło, ale jest bardzo ciepło. A co to jest, że słoneczko zaszło? My mamy w sobie słońce, pogoda, miło, przyjemnie. Napijmy się tej porannej kawy i zróbmy sobie dobrze. Nie zapominajmy też o jodzie, o którym mówiłem, tak? Jod jest bardzo dobry. Bierzmy go w kropelkach, popijajmy. Dbajmy o siebie. Nikt tak nie zadba o nas, jak my nie zadbamy o siebie, tak? Proszę Państwa, przyszedł pacjent do lekarza, no i lekarz go tak bada i w końcu odłożył to wszystko, usiadł i tak patrzy w sufit. No a pacjent pyta się, przepraszam panie doktorze, to co mi jest? Gdybym ja wiedział, to byłbym już dawno ordynatorem szpitala, a tak tylko jestem w powiatowym ośrodku zdrowia. Ale to było dobre! Proszę Państwa, poszukiwania, zaginieni, alarm, lecimy, szukamy, tragedia, co zrobić dalej. Po wielu poszukiwaniach zaginionych ludzi, po wielu sytuacjach, które żeśmy mieli, muszę Państwu powiedzieć, z przykrością stwierdzić, że odchodzimy od poszukiwań. Może nie do końca czysto stricte, bo co innego moja wiedza i widzenie, a co innego szukanie w terenie. Proszę Państwa, setki kilometrów przyjeżdżania do Ustronia za własne pieniądze, własna benzyna, własne pieniądze, własny nocleg, no tu akurat u znajomych, ale przecież trzeba jeść. Proszę Państwa, i ci ludzie, którzy czekają na nas jak na zbawienie. Jedna z tych osób pracuje w pizzerii, oferuje nam obiady. Nawet nie wiem, czy za te obiady będzie musiała potem zapłacić, no ale to miły gest. My nie bierzemy za to nic. Proszę Państwa, i znowu jedziemy do Rewala, znowu poszukiwania, no coś tam, to wszystko z naszych pieniędzy, a tych pieniędzy już nie mamy. Państwo też jakby nie wpłacają tych pieniędzy, nie pomagają nam, tak? Coś tam zawsze ktoś wpłaci, ale to nie są pieniądze, które możemy przeznaczyć na poszukiwania. Benzyna wzrosła, wszystko wzrosło. My sami byliśmy tutaj, nikt nam nie pomaga. I forma poszukiwań się zmieni. Oczywiście Rewal będziemy do końca załatwiali, będziemy tam jeździli. Rewal to jest zupełnie co innego. Sprawy, które zaczęliśmy, zakończymy. Natomiast nie będzie już nowych poszukiwań, że jedziemy ekipą, szukamy. Nie. Ja utrzymuję też swój dom. Ja mieszkam na wynajętym. Jakby ktoś myślał, że ja zrobiłem majątek i mam pałac pod Warszawą, to ani nie pod Warszawą, ani nie pałac. Mieszkam w wynajętym domu. Miesięcznie za ten dom płacę ponad, no, około 4000. Proszę.
Więc ja zarabiam na utrzymanie domu, na to, żeby coś sobie trochę tam zjeść. Jakoś muszę wyglądać. Mam mamę, co ma 91 lat prawie. Nie liczmy, że ma nie wiadomo jaką emeryturę. Nie pracowała w takich służbach, jakich by dawał ją do emeryturę, więc była zwykłą nauczycielką. Oczywiście mamy tyle po ojcu, ale on był też nie wiadomo kim. Więc jakoś sobie dajemy radę, ale już nie na to, żeby z naszych pieniędzy wszystko robić. Oczywiście, jeżeli ktoś zaginie, bo ludzie do nas piszą, piszecie, będzie miał tylko ode mnie odpowiedź. Żyje, nie żyje, co się stało, czy się znajdzie, gdzie szukać. Koniec, nie ma nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że nie podejmiemy już poszukiwań. Nie stać nas na to. Nasz samochód, który mamy do poszukiwań, też już jest samochodem wieloletnim. Teraz trzeba było klimatyzację mu nałożyć. Wiele rzędy innych się psuje. No a to wszystko kosztuje, tak? I bardzo często niewiele z tego wychodzi. Więc odchodzimy od takich czysto stricte poszukiwań, ale nie od dobrej informacji. Jak ktoś napisze do nas, że potrzebuje, że poszukuje, że coś się wydarzyło, to zawsze tą odpowiedź dostanie. Gdyby zaginęło dziecko, to jest zupełnie inna sprawa. To wtedy nawet biorę na rower, wsiadam i jadę. Tak, to nie mówmy o zaginiętym dziecku, które ma tam 6-7 lat, gdzieś przepadło. To jest priorytet. Ale wiecie Państwo, ludzie na przykład piszą do nas i mówią, że zaginął tatuś. No dobrze. Odpisujemy, co tam się mogło wydarzyć. I nie ma odpowiedzi. Nawet nie ma dziękuję. No więc co możemy zrobić, tak? Poza tym wyczerpał się limit naszych już jakby funduszy. A nasze stowarzyszenie ma pomagać ludziom w postaci najbliższych i tu na tym będziemy się koncentrowali. Więc tak to wygląda, proszę Państwa. Nasze poszukiwania nie utknęły w martwym punkcie, bo wiele żeśmy znaleźli, zrobili. Niektórzy nie chcą, żeby upubliczniać, żeśmy ich znaleźli. Więc to nie to, że Państwo mówią, a co Pan znalazł? No dobrze, że Pan mnie chociaż znalazł, tak bym odpowiedział. Wielu ludzi nie chce tego, ale my chcemy być też uczciwi wobec ludzi, a uczciwość polega na tym, że jak nie potrafisz, nie możesz, to powiedz to. I ja to właśnie mówię. Nie to, że nie potrafię, tylko nie mogę, nie mam czasu, nie mam już siły, nie mam środków. Mogę jedynie tylko słownie powiedzieć, co się wydarzyło, gdzie szukać, a resztę załatwcie sami. Patrzę sobie tak, a czy Państwo przyjadą, a będzie jakaś grupa poszukiwawcza? No nie będzie. Poza tym jest policja, która żyje z naszych pieniędzy. Z Pani pieniędzy, z moich pieniędzy. Skoro więc tak, niech biorą się do roboty. Dlatego tak to wygląda, proszę Państwa, i nie ze smutkiem, nie, bo ja jestem nakręcony na nowe rzeczy, będziemy robili, będziemy działali, tworzyli, pójdziemy trochę w innym kierunku. Państwo jeszcze wiele o mnie usłyszą i będzie się działo i waliło, ale pewne rzeczy trzeba jakby wystopować, bo wypalimy się wszyscy i naprawdę nic z tego nie będzie. O, miło, dobrze jest pochodzić po takiej trawie. Cóż, proszę Państwa, zapraszam do książki. Kto jeszcze nie nabył, nie kupił, może ją kupić przez stronę, może zadzwonić, tam Grzegorz bardzo wytłumaczy dokładnie, jak można nabyć książkę, audiobook. Jeżeli ktoś nie lubi czytać, albo też nie ma czasu, to ładniej brzmi, tak? Ja nie mam czasu czytać, ja sobie wrzucę audiobooka. Mamy jeszcze kilkadziesiąt tylko sztuk. Zobaczymy, może przed wakacjami jeszcze jakiś dodruk pójdzie, choć nie wiemy. Ale jakby co, to jeszcze trochę tych książeczek mamy. Zawsze może być autograf mój tam, nie widzę problemu. Zapraszam także do księgarni Nieznany Świat, która tak ostatnio bardzo ładnie zrobiła moją promocję, gdzie jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie Nieznanego Świata w tą książkę. Myślę, że to ciekawa lektura i na te dzisiejsze czasy bardzo przyjemna. Wielu ludzi do mnie pisze i mówi super, fajnie, zmieniło się coś niesamowicie. To jest bardzo tak prosto, tak bardzo fajnie opowiedziane. Proszę Państwa, i to jest bardzo fajne, że możemy sobie właśnie w taki sposób przekazywać różne rzeczy. Mam kilkaset filmów na moim kanale. Zapraszam do oglądania, tak? Mam kilkudziesięciu nagranych ambasadorów, bo każdy się pyta, co będzie, co nowego. Wróćmy do tego, co zrobiłem. Przepatrzmy to jeszcze raz. Rzućmy jakąś refleksję. Przemyślmy, tak? Wiecie Państwo, ja na tym 25 tysięcy mam Przepraszam, to tak widzicie Państwo, subskrybentów, tak? I tylko tyle. Wejść jest na każdą pogadankę 1000, 2, 3. Jak jest jakiś dobry ambasador, na przykład z osobą, która była kontrowersyjna, jest 8 tysięcy.
artykuły ciągle wchodzi ci sami. Nie ma nowych jakichś, którzy by tam, no, udostępniajmy i tak dalej. Też jakiś hejt leci, chociaż ten hejt to ja wiecie, gdzie ja mam. Tam mam, gdzie nie mogę powiedzieć, a wy się domyślacie, tak? Natomiast trochę tak z żalem muszę powiedzieć, że te pogadanki, wypaliłem się w tych pogadankach, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że wiele rzeczy mówię, opowiadam, wiele na wyrost, tak? Ja dziękuję za wpłaty. Proszę Państwa, taka jest prawda, że przez miesiąc czasu, czy dwa miesiące, a pogadanka jest co tydzień, nikt złotówki nie wpłacił. Nikt nie wpłacił stowarzyszenia, tak? Ale każdy mówi, świetnie, fajnie, Marku, brawo. No z tego brawo nasze stowarzyszenie się nie utrzyma, z tego brawo nie pomożemy ludziom w Ustroniu. Z tego, jak ktoś, wiecie Państwo, przepraszam, że wbiję tą laskę, a może ją w ogóle położę. Jak ktoś na przykład pod jakimś filmem taki jest, takie albo... Wiecie Państwo, to mnie najbardziej już dobija, bo na przykład tam występuje, nie wiem, Brad Pitt, czy Damon, tak? To są ci aktorzy i takie No dobrze, miłe, ale co mi z tego, tak? Nie wesprzemy tym ani Rewala, nie wesprzemy tym ani Ustronia, czy wielu innych poszukiwań, tak? Przecież teraz nasza akcja poszukiwawcza w Rewalu, to są duże pieniądze, koparka, przyjazd, to jest sezon. Już nie będziemy mieli pokoju teraz, bo to jest sezon, a więc musimy teraz sami coś wymyśleć, etc. i tak dalej. Ale musimy tym ludziom pomóc, tak? Więc znowu ja będę z własnych pieniędzy wyłożę, poprosimy innych, porozglądamy się po stowarzyszeniu, kto dorzuci. A Państwo na koniec filmiku zrobią albo takie o i tyle będzie, tak? Więc z przykrością stwierdzam, że to jest nasza na razie ostatnia pogadanka. Będzie ambasador, to na pewno, bo te rzeczy muszę mówić, bo chcę, bo jestem ambasadorem, więc chcę mówić dobrą nowinę. Będą kontakty z ludźmi, którzy coś tam dla nas znaczyli. Nie to, co Państwo by czasami chcieli, bo czasem takie są propozycje, że jak to mówią, rąk się mi odpadają. Ja nie będę mówił, jakie są propozycje, bo ktoś nawet kiedyś napisał, czy Kuba Rozpływacz by z nim porozmawiał. Być może postać w ogóle fikcyjna i jeszcze się obraził, że skoro może być ten, to dlaczego nie może być ten? No co za porównanie. Więc wracajmy do moich pogadanek, słuchajmy ich, oglądajmy, bo na razie na pewno po wakacjach coś może jeszcze zrobimy, być może w innej formie w ogóle. Na razie wypaliłem się, tak? Wypaliłem się. Tak. I to takie smutne i przykre, można by powiedzieć, że jest jakiś kanał, jest jakiś facet, który mówi, że miał kontakt z UFO, że mu przychodzą do niego, że jakiś mu złoty pas dali i ma 250 tysięcy wejść. I ludzie mówią, świetnie, fajnie. Natomiast człowiek, który próbuje coś dobrego zrobić, fajnego, ma raptem 25 tysięcy i to w porywach, a wejść jest 1000, 2000. Ostatnio znalazłem kanał, nie powiem czyj, żeby mnie znowu tam nie pogrążyli, nie oblecieli. Faceta, który za pomocą jakiegoś drutu miedzianego uzdrawia. I ten drut mu tak chodzi, się wychyla i ma, nie uwierzycie Państwo, 2 miliony wejść. Facet, który drutem uzdrawia i mówi, że ten drut mu kosmici w nocy zostawili pod toaletą. Nie wiem, czy trzeba być tak, przepraszam za wydarzenie, nie słuchajcie, jebniętym, żeby mieć tyle wejść, żeby być zauważony. Czy może pod szczęśliwą gwiazdą być urodzony? Nie wiem. Natomiast dziękuję tym wszystkim, którzy są, tak? Za tym, którzy łapka w górę, suba, lajka, etc. i tak dalej. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za tą naszą wypitą kawę. Być może gorzka to kawa, ale zawsze kawa. Zrobimy radio, bo to zrobimy. To też idzie z oporami, ale zrobimy to radio. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie te pogadanki jakieś wrócą po wakacjach w zupełnie innej formie i może nie co tydzień, może jedna na miesiąc. Zobaczymy. Może ja gdzieś tam, jakby to powiedzieć, na żywo się zrobię, jakoś będę robił pogadanki. Na razie te wszystkie, że tak powiem, odkładamy na bok. Ja muszę odpocząć. Ja po prostu jestem wypalony, zjechany. Przepraszam za wyrażenie. A poza tym dużo zmian w moim życiu się też jakby wiąże z tym. Ja powtarzam, ja ciągle mieszkam na wynajętym. Ja ciągle nie wiem, co będzie jutro, tak?
Jeśli Państwo uważają, że ja mam nie wiadomo jaki dom i żyję sobie tak swobodnie, otóż nie żyję swobodnie. Jeżeli każdego miesiąca nie zapłacę, jutro będę mieszkał, nie wiem gdzie, pod Kerbedziem, czy gdzie tam, no może w lesie, prawda, albo się zapiszę do uchodźców, prawda, ci mają większe, prawda, jakby przywileje niż ja będę miał, więc może sobie zapiszę się do uchodźców. Więc tu muszę zrobić zmiany, żeby wreszcie już na swoim być, żeby coś wymyśleć, więc to też dużo zmian. No i to tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. Ale żeby nie było tak smutno, to pozdrawiam Was wszystkich. Cieszę się, że jestem z Wami. Cieszę się, że tak miło z Wami 6 lat żeśmy przeżyli. Tyle pogadanek, tyle wszystkiego. Mówię, wracajmy do tego. Tu jest skarbnica do tych moich różnych ambasadorów, do tych różnych tam zaświatów, które robiłem, przekazy. Do pogadanek wracajmy do tego, bo tego nam nikt nie zabierze. Tak, to będzie zawsze już na tym internecie, jak w wieczności. Więc wracajmy, więc pojawiajmy się tam. A ja cóż, ja na razie muszę wziąć urlop. No nie od Państwa, bo dalej pracuję, jeżeli ktoś potrzebuje online, przyjmuję w domu, może być WhatsApp, może być Skype. Dalej pracuję, dalej działam, natomiast muszę wziąć też, zaniedbałem swój dom, zaniedbałem rodzinę, tak, no znaczy no, nie mam rodziny w sensie żony, dzieci, ale mam mamę, która ma 91 lat. Jakby to powiedzieć, każdy dzień jej poświęcony być może jest ostatnim dniem, tak? Więc tu też muszę trochę dać tego czasu, tak? Grzegorz ma swoją rodzinę, a zawsze w niedzielę robi tą pogadankę, przygotowywuje i nawet gdzieś tam czasami jest dziękujemy, tak? No więc to wszystko tak wygląda. Ale mówię, żeby nie było tak na smutno, cieszmy się każdym dniem, słońce, o wyszło słońce, jest fajnie. Dzisiaj Wam jeszcze tutaj Lucjan zagra, on oczywiście by Wam grał ciągle, prawda? Ale to już wiadomo, że to jest bardzo pokojowa natura, choć indiańska. Ja mogę powiedzieć tak od siebie. Podbijajmy, lajkujmy, proszę o subskrypcję, tak? Chociaż to ostatni odcinek, no ale może. Raptem teraz podbijemy i wyjdzie 60 tysięcy. Czego sobie życzę, a Państwu życzę pogody ducha, radości, szczęścia. Pamiętajcie, Bóg jest ponad wszelką głupotę naszą i kochajmy Boga. Bóg kocha nas. Do końca nie wiem za co, ale pewnie On wie, co robi. Natomiast my Go kochajmy, po prostu tak Go kochajmy. Jak matka kocha dziecko, wróć. Jak dziecko kocha matkę. Bo wiecie, ojciec to mówi tak, jak matka woła. Krzysztofie, Krzysztofie, co się stało? Nasz mały Jasiu już zaczął chodzić. Tak, to go wysi po papierosy. Tak kocha ojciec syna, bo już mówi, że się do czegoś przyda. A dzieci kochają bezgranicznie, tak? Bez po prostu, kocham Cię. Kocham Cię, tato. Kocham Cię, mamą. I Bóg odzajemnia się nam tak samo. Tam nie ma, kocham Cię, ale gdybyś, kocham Cię, bo... Nie, kocham Cię, bo Cię kocham. Więc ja Was kocham, bo Was kocham. I nawet za to wszystko, co się nam wydarzyło, dobrego, złego, kocham Was wszystkich. Kiedyś się pewnie może spotkamy gdzieś na niwach, jakichś tam, nie wiem, wspaniałych łąkach. Może napijemy się dobrego soku, jak to się było, nektaru niebiańskiego. A na razie wszystkiego dobrego i naszym takim porzekadłem krzykniemy sobie Alleluja i do przodu.